Siemaneczko, siemaneczko. Dzisiaj idziemy zobaczyć na skutery. Idziemy zobaczyć na skuterki. Właśnie już jechaliśmy sobie kawałek takim busikiem. Takie blubasy tutaj są, takie jak ten. Właśnie teraz musimy go złapać. No to są takie taksówki tutaj. Kosztują złoty 30 zł za osobę i można jeździć w sumie ile się chce, tylko że on sobie jedzie też gdzie chce i ewentualnie jak skręca nie w tą stronę, w którą my chcemy. Skręci gdzieś, gdzie nie chcesz, to dzwonisz takim specjalnym dzwoneczkiem i on wtedy się zatrzymuje i na przykład możesz wyjść jakby dalej, iść sobie i potem złapać następnego. No właśnie, czyli trzeba zapłacić już za to, co się przejechało. Czyli jak na przykład skręca nie w tym kierunku właśnie, którym my chcemy, to musimy wyjść i musimy te złote 30 zapłacić i wtedy złapać ewentualnie drugiego takiego bluebasa. No i znowu jedziemy, gdzieś tam łapiemy w tym już kierunku, w którym chcemy dalej. No i jedziemy dokąd jedzie. I nie wiadomo, gdzie nas dowiezie, czy nas, może nas dowieźć do celu, a może na następnym skrzyżowaniu znowu skręcić nie w tą stronę, którą my chcemy, więc znowu trzeba wyjść, znowu trzeba złote 30 zapłacić i złapać znowu w odpowiednią stronę tego, który jedzie w odpowiednią stronę właśnie, ale może być tak, że wsiądziemy i on akurat pojedzie prosto akurat tam, gdzie my chcemy, albo akurat też skręci, gdzie my chcemy, więc za złote 30 przejedziemy z punktu A do punktu B. Także fajne są te blubasy, bardzo fajne, bardzo tanio. Teraz żeśmy przejechaliśmy przez pół miasta za złote 30 i właśnie chyba łapiemy następnego, bo jeszcze kawałek mamy tam do góry. Tutaj już się nam zatrzymuje. Właśnie machnęliśmy ręką. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, gorąco zachęcam. Będzie mi miło, jeśli również ocenisz ten film i pozostawisz komentarz. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że trzeba uważać na te właśnie blubasy, bo jak się wchodzi od przodu, to są tacy, takie jak taksówkarze i płacisz za... Jak w taksówce, także to nie jest, wtedy nie jest fajnie. Czyli właśnie do takich blubasów nie wolno wsiadać od boku, tylko od tyłu. Tam, gdzie się wskakuje tak jakby na pakę, wtedy jest tanio i wtedy to jest takie miejski czerwony autobus. A jakby się chciało właśnie wsiąść z boku, tak jak już też mieliśmy taką jedną sytuację, no to właśnie gość pyta się, gdzie chcemy jechać konkretnie i on wtedy nas zawozi w konkretne miejsce, ale wtedy też konkretnie kasuje. A jak cię konkretnie nie zawozi w to miejsce, w które chcesz, to płacisz tylko złote 30. Ale spotkaliśmy oldschoolowego Oldsmobile'a. Oldsmobile. Wow. No, tutaj, ale jest fura, co? Holiday, wow. Patrz, jak on ma z przodu kanapę. Tu ma normalnie kanapę taką jak z tyłu. W telefonie, ale my widzimy. O, teraz. No, ale fura. Ciekawe, z którego roku. O, ale wielkie. Wielkie amerykańskie auto. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie można by było naprawić skuter, rower, to jest dużo wszędzie takich miejsc. Czy to na Phuket, czy tutaj w Pattaya. Dużo mechaników jest tutaj naprawdę na miejscu. Także można serwisować oczywiście auto czy skuter w serwisie, ale u takich mechaników też ciągle jest duży ruch. Salon znajduje się właśnie przed nami, na rogu ulicy, w sumie dwóch ulic, tej tutaj. W sumie to w ogóle na rogu takiej bardzo, bardzo ruchliwej ulicy, dużej ulicy. Właśnie czekamy na zielone światło. I tam... O, widać go, no. I czarny. No, tam. Glow. Glow, dobra. To właśnie tam mieszkaliśmy. No, kiedyś tam mieszkaliśmy w tym hotelu. O, mamy zielony. Pół roku temu. Patrz, już nam myryga to zielone. Zaraz byśmy znowu mieli czerwone. No, tutaj właśnie wchodzimy. Idziemy zobaczyć ze środka. A jeszcze z taką ciekawostkę wam powiem, że tutaj właśnie na przykład na tym dużym skrzyżowaniu jest takie coś, taka budka z przyciemnionymi szybami i tam jest właśnie posterunek policji. To jest jakiś Chińczyk. No to jest taka jakaś troszkę podróba. Czekaj, może tak. Ale tak ogólnie miałoby wyglądać. Mhm. Tam są takie duże motory. To my nie chcemy takich dużych motorów, my chcemy skuter. Chodź, zobaczymy. A co, to już nie ma tamtych? Patrz, nie ma już tego. Nie ma już tego PCX-a, Hondy PCX już nie ma. O, ale porażka. No jest tylko ta Forza.
ale to jest aż 350 pojemność. Czekaj, cofnij się troszeczkę. No, tu jest aż 350 pojemność. To jest już ogromny, duży motor. O, ten to jest wypasiony. Ja chcę taki. Ty chcesz taki? Tak. Kurczę, a przyszliśmy tu zobaczyć na inne. To jest ten, co ja wczoraj w nocy na niego patrzyłem, u tego pana. Wiesz, który? X-Max. To jest też bardzo duży motor. Nie wiem, jaką ma pojemność, trzeba zapytać, ale to już też jest wielki motor. Ogromny. No, ma jeszcze takie troszkę oparcie na siedzonku. No, tutaj, ale ma wielkie tutaj. No, fajną nóżkę wysuwaną. Dwa rodzaje też jeszcze ma takich do stawiania, czyli tutaj taki normalnie, żeby rozsunąć, albo tak właśnie jak to teraz. A on tu jest taki troszkę jakby skórzany, ale to jest taki w sumie chyba plastik. Znaczy na pewno plastik, tylko tak wygląda trochę jak w Mercedesie przeszyte skóra. Jak przeszyta skóra w Mercedesie, tylko jednak jest plastik. I tutaj jest miejsce jeszcze na nogi. Gdybym tutaj siadła, to bym miała miejsce na nogi, a no. Tutaj do ciebie. No, to by było dla mnie. O, ten jest ogromny. Ten jest fajowy. No. O, ale zarąbisty. Tu jeszcze w tych nowych skuterach działa system Keyless Go. Taki coś jak w samochodach, czyli nie trzeba kluczyków wsadzać do stacyjki, tylko wystarczy mieć je przy sobie. Działają tak samo jak właśnie piloty w samochodach normalnie. No i się odpala. Tylko klucze trzeba mieć przy sobie i tak samo do otwarcia klapy z tyłu, znaczy tego tutaj bagażnika. No ta Forza to też jest fajna. Jakie ma takie też trochę złote felgi, nie? I tutaj ma też. No, tu ma taki złoty napis. Forza 350. No. A czekaj, a tutaj się da podnieść? O, tutaj jest otwarty. Tutaj jest otwarty, tylko trzeba uważać. O ja, ile miejsca. No. Tutaj jest jakaś, no, można sobie coś tu dać. Tutaj na plecach. Tam kask, tam na kask, tam wejdzie z przodu kask. No bo tam też miejsca. Takie wyżłobienie fajne, właśnie, żeby kask się zmieścił. Dużo miejsca. No. Duży motor. Forza 350, o, ale byśmy pośmigali taką, co? No właśnie ma, on ma. No on ma tutaj taki ten, takie, takie osłonki na lusterka i jeszcze kierunkowskazy i jakieś światła tutaj ma w tych lusterkach. No ten jest piękny. No. Taki motor tutaj, ta Forza 350 kosztuje 180 tysięcy batów, to jest jakieś 23-4 tysiące złotych. Są też Piaggio. Piaggio. Vespa. O, ten jaki czerwony, ten taki żółciutki, fajny, nie? Dlaczego to służy tutaj? A, to takie ładne wloty, też jakieś może powietrza, wiesz? Może gdzieś tam coś się chłodzi, może coś, nie wiem. To jest taki kremowy. Czekaj, tu jest jeszcze taka Yamaha oldschoolowa bardzo. Bardzo też ładny ten motor. Taka typowy oldschoolowy motor. To już są takie prawdziwe motory, wielkie, ciężkie. Motory, mają takie róże wydechową, taką specjalną, jak mają motory. I tutaj jest jakieś Tu jest jeszcze taki Royal Enfield.
To też około 4000 dolarów kosztuje taki motor. Tutaj ogólnie jest mało miejsca, ale też jest mocno wyścigowy. Mm. Jeszcze chciałam powiedzieć, że to są właśnie takie typowe tajskie, że one tutaj mają właśnie tutaj na paliwo. Jakby one nie mają miejsca na nogi, tylko tutaj mają takie jakby... No tylko hamulce, biegi i tutaj nóżka do zapalania. No. To jest taka tania wersja, ale bardzo fajna i tu bardzo dużo takich jeździ. Są typowe tajskie. No typowo takie, tutaj po Tajlandii takie jeżdżą. A to w ogóle takie typowe po Azji, wiesz? Po Wietnamie czy coś też takie właśnie jeżdżą. Ale góra, co?